do Warszawy przyjeżdżali skoczkowie z gór, tak jest, żeby trenować u nas, prawda? Tak jest. To jest śmiesznie fenomen. Wyglądało, bo takie są opowieści skoczków, którzy wtedy się pojawiali, mieszkali na Opo na Bielanach, wsiadali w tramwaj, brali narty ze sobą, jechali tutaj na Mokotów, tutaj skakali, potem wracali do tego Opo, była to jakaś tam atrakcja dla warszawiaków.